Więc od początku, co to jest ten TypeScript? TypeScript to jest, jak wskazuje dokumentacja, JavaScript z dodatkową składnią na typy. To, co jest istotne, JavaScript nie jest osobnym językiem programowania, chociaż widuję takie zestawienia, gdzie jest wymieniany obok JavaScriptu i na pierwszym miejscu gdzieś tam pojawia się Python, chociaż suma TypeScriptu i JavaScriptu wskazywałaby, że to ten język jest najbardziej najczęściej używanym i wykorzystywanym. Co nam daje TypeScript? Po co się go stosuje, jak dawna. Po pierwsze, on pozwala na wszystko to, co w JavaScriptie i więcej. Jest przewidywalny, dostarcza dodatkowe warstwę bezpieczeństwa dla naszych aplikacji i ma być łatwy w skalowaniu. To jest taka obietnica, którą jego twórcy nam dają. Co istotne, jeżeli ktoś nie chce się bawić z konfiguracją tego narzędzia, ponieważ jest do tego dedykowany plik tsconfig, mamy dostęp do takiej piaskownicy online, w której możemy potestować różne właściwości tego języka, przekonać się albo nie i potem ewentualnie testować czy próbować go konfigurować pod nasze potrzeby. A jest bardzo konfigurowalny, można bardzo skalować pewne rzeczy i jego właściwości. Kiedy mówimy o TypeScriptie, musimy pamiętać o takich trzech rzeczach, czy właściwie dwóch, których pierwsza rozkłada się na dwie. Ta pierwsza to jest to, że w TypeScriptie mamy do czynienia z dwoma formułami rozstrzygania o typie jakiejś danej. Jest to statyczne typowanie oraz inferencja typu. Powiemy sobie za chwilę. Druga rzecz, czyli duck typing, jest związana z naturą tego, w jaki sposób TypeScript identyfikuje dane. Robi to strukturalnie, zaraz sobie o tym powiemy. Po pierwsze, już tak przechodząc do jakiegoś kodu, z którym możemy coś unaucznić sobie, jakieś koncepcje, w ślad za JavaScriptem w TypeScriptie też istnieją typy proste. Są to najczęściej stosowane, czyli stringi, numbery, booleany i coś charakterystycznego dla JavaScriptu w ogóle, co często wprowadza w takie zmieszanie ludzi, czy deweloperów, którzy przychodzą z innych języków programowania, że mamy takie typy jak null i undefined i że one zasadniczo się jednak między sobą różnią. Tutaj mamy dwa przykłady już charakterystyczne dla TypeScriptu, tego nie ma w JavaScriptie, czyli przykład statycznego typowania oraz typu, który jest rozpoznawany przez inferencję. Mamy stałą myString, do którą typujemy statycznie jako stringa oraz zmienną, która jest rozstrzygana jako string w wyniku inicjalizacji. To znaczy dlatego, że pisaliśmy do tej zmiennej litera world, TypeScript wie, że to będzie string. Ciekawostka, gdybyśmy zmienili słowo kluczowe let na const, to TypeScript rozpoznawałby tę stałą, już wtedy niezmienną, jako litera world, a nie string. To ma czasami znaczenie. Teraz, o co chodzi z tym rozróżnieniem między typowaniem strukturalnym a nominalnym? Typowanie nominalne polega na tym, że orzekamy o tożsamości jakiejś danej, rozpoznajemy w związku z tym typy podług nazewnictwa. Tak nie jest w TypeScriptie. W TypeScriptie mówimy o typowaniu strukturalnym, to znaczy tu wchodzi ten duck typing. Jeżeli coś wygląda jak kaczka, chodzi jak kaczka, zachowuje się jak kaczka, no to najprawdopodobniej jest kaczką. Jak to się ma do rzeczywistego kodu? Na tym slajdzie widzimy dwa interfejsy, czyli dwa takie właśnie typy, które charakteryzują obiekty, które mają jakieś komórki z danymi, tak? Czyli nasz user interface ma stringiem, imię, który również jest stringiem, ale jego dane no to jest user, który jest dokładnie tego typu, znaczy obiektem o takich kluczach jak powyżej, oraz score, na przykład z jakimś wynikiem w jakiejś grze, prawda? Niżej mamy zdefiniowany bez statycznie podanego typu obiekt, który jednakowoż spełnia tą definicję tego typu user interface. I dzięki temu, na konsekwencji tego faktu, kiedy definiujemy stałą, która ma już przypisany statycznie typ user data interface, to możemy podać user jako ten obiekt, który wyżej zdefiniowaliśmy jako komórkę user tak stworzonego obiektu, tak otypowanego obiektu. Czyli nie podaliśmy nazwy statycznie tworzonego typu dla takiego obiektu, ale TypeScript na podstawie porównania struktury obiektu był w stanie
zadośćuczynić temu typowi zagnieżdżonemu w User Data Interface. Słowa kluczowe Type Interface. To taka uwaga, że potocznie zdecydowanie częściej się z tym spotkałem na Type. Mówi się po prostu typy versus interfejsy, ale w dokumentacji TypeScriptu pojawia się też takie określenie jak Type Alias na Type, tak? Czyli tworzone w ten sposób typy to są aliasy typów jakoby. Oba te zapisy, które widzimy tutaj na slajdzie, są poprawne w tym znaczeniu, że oba definiują, otypowują obiekty. Składnia jest inna. Przy typach używamy słowa kluczowego type, znaku przypisania, czyli znaku równości, no i podajemy w klamrach postać naszego obiektu. W przypadku interfejsu nie ma znaku równości i używamy słowa interface. Obie formy są poprawne. W przypadku interfejsu możemy rozszerzać jedne typy, tworząc drugie. Mamy taki przez paralele do klasycznej obiektówki programowania obiektowego efekt dziedziczenia, tak? Czyli nasz user tutaj na screenie, który rozszerza interface person, jest to obiekt, który zawiera wszystkie te pola person, czyli ID, name, last name oraz age i dodaje do takiego obiektu jeszcze planowe klucze e-mail i nickname. W przypadku typów robi się to inaczej poprzez intersekcję, o której jeszcze za chwilę powiemy. Czyli używamy tutaj jakby sumy, patrzymy tak przez skojarzenie z matematyką i operacje na zbiorach jako sumę zbiorów. Przy takich operacjach stosujemy trochę inną konwencję jak przy operacjach na alternatywach logicznych i sumach logicznych w zwykłym JavaScriptie, czyli używamy za sumę pojedynczych, a nie podwójnych. I tak samo w typach używamy pojedynczej pionowej kreski, kiedy mówimy o alternatywie, a nie tak jakby to było w programowaniu i operacjach na danych, czyli podwójnego znaku. Istotna rzecz, jeżeli chodzi o interfejsy, której nie ma w typach, to jest jedna z różnic pomiędzy tymi dwoma podmiotami, to jest fakt, że interfejs możemy redefiniować. Ta linia 22 nie oznacza, że kasujemy poprzedni person, tak, ten, który mieliśmy na slajdzie wcześniej, tylko bierzemy jego tożsamość i dodajemy do niej nowy klucz, którym jest tutaj pets. Interesująca rzecz, jeśli chodzi o ten slajd, mamy w interfejsie mate tablicę stringów i również mamy tablicę stringów w interfejsie person. Te dwa sposoby otypowania tej tablicy są poprawne. Pierwszy jest bardziej ten u góry, czyli słowo kluczowe array i przekazany string jest bardziej formalny. Zdecydowanie częściej się stosuje po prostu znak tabeli poprzedzony typem, składać się na który ma dotyczyć elementów tej tabeli. Dobrze, dalej. Typy inne, one już tutaj nie jest tak łatwo. Nie możemy ponownie stworzyć na przykład typu person. Musimy użyć właśnie intersekcji, tworzyć nowy typ. To wynika z tego, że to jest właśnie ten alias, tak? Czyli tworzymy jakby nową komórkę gdzieś tam w pamięci, która stanowi typ, a nie dane. No i musimy pamiętać o tym, że nie mamy tych redefiniowanych typów. I w przypadku interfejsów bardzo wyraźnie widać, że możemy rozszerzać, tworząc nowy interfejs, inne interfejsy, że to one mogą być mnogie, to nie może być nie musi być pojedynczy interfejs, który rozszerzamy. I taki rezultat to rzeczywiście jest obiekt, który musi zawierać wszystkie te pola, które są zawarte w tych interfejsach składowych. Jeżeli dobrze pamiętam, układów chyba nie był przypadkiem rozszerzania. Tak, no tutaj na przykład employee, tak, jest interfejsem, który nie dziedziczy i to, że jego dołożyliśmy do interfejsu adult, w żaden sposób tutaj nie koliduje. Po prostu on został dodany, jedyne jego dwa klucze do person, który wcześniej był wymieniony, prawda? I on po nim dziedziczyły wszystkie pozostałe z tych interfejsów. No, w przypadku typów, no to mówimy o sumie typów i działa to na tej samej zasadzie. Czyli ten adult musi mieć wszystkie przewidziane klucze przez te typy składowe. Funkcje również możemy typować. Robimy to przez paralel do tego, jak tworzymy arrow function w ECMAScript 6 i wyżej.
czyli podajemy nazwę naszych parametrów oraz ich typy oraz po strzałce to, co spodziewamy się, że ta funkcja ma zwrócić. Dzięki takiemu zapisowi nasz addNumber dostaje jakieś argumenty. To już jest definicja rzeczywistej funkcji, taka klasyczna. I TypeScript wie, że first input i second input w linii trzeciej są numberami, a w linii czwartej mamy do czynienia z sumą liczb, a nie na przykład z konkatenacją stringów. Mamy też w TypeScriptie tuple, czyli krotki na polskie. Nie wiem, czy ktoś na poważnie używa tych terminów, ale tuple tak, krotki to nie spotkałem się za często. Są to tablice, ale szczególne. One mają zadaną kolejność elementów oraz te elementy są otypowane. Kiedy przypisujemy jakieś dane do komórki w pamięci, która ma taki typ jak user as tuple na przykład, albo pec as tuple, nie musimy podawać nazwy, ale ważne jest to, żeby kolejność w związku z typami się zgadzała, czyli że pierwszy dla user as tuple element takiej tablicy był stringiem, wszystkie trzy były de facto stringami, a w przypadku pec ostatni musi być numberem. W przeciwnym wypadku mielibyśmy błąd. Ale kiedy podamy dwa stringi i number dla pet as type, to będzie to prawidłowe i przy najechaniu myszą na przykład na taką tablicę będziemy mieli widzieć nazwy poszczególnych elementów tapla. Dobrą praktyką, aczkolwiek to jest polemiczne, bo typy są bardzo wygodne, dobrą praktyką jednak jest starać się używać tam, gdzie można, interfejsów zamiast typów. One przynajmniej kiedyś miały być zoptymalizowane i efektywniejsze. Tak się zaleca, jak rozmawiam z bardzo doświadczonymi deweloperami, to oni też tak zalecają. Typy są niewątpliwie wygodne. Intersekcja, słów parę o niej. Znowu, myślmy jako o zbiorach, tak? Mamy dwa interfejsy i to też ważne, żeby zrozumieć, że tutaj używamy zarówno type, jak i interfejs. Można ich używać zamiennie. To znaczy dwa interfejsy można sumować albo traktować jako alternatywę jeden z tych elementów. Trochę o tych interfejsach. One mają wspólną komórkę ID o takim samym typie, jednak różnią się literałami, czy kluczami, które mają jakieś literały. BlueThings jest scharakteryzowany w ten sposób, że jego cechą charakterystyczną jest komórka color, która przyjmuje literał blue. SmallThings ma size, który jest small. Robimy intersekcję w linii 11, używając słowa kluczowego type i pojedynczy ampersand. Efekt wynikowy, ten intersection type, to jest obiekt, który musi zawierać sumę kluczy obydwu tworzonych obiektów, tak? czyli wykorzystywanych wcześniej interfejsów, czyli nasz small blue jest tak naprawdę sprawny. Konsekwencją tego i rzeczą charakterystyczną, o co chodzi w intersekcji, jest to, że kiedy próbujemy się dobierać do kluczy zawartych wewnątrz small blue things, widzimy wylistowane wszystkie klucze z obydwu tych interfejsów. Sytuacja specyficzna czy alternatywna to jest unia. Tutaj używam pojedynczego znaku pionowej kreski. Jest to alternatywa logiczna, możemy w ten sposób myśleć. Czyli nasz union type to jest albo jeden składowy interfejs, albo drugi. I zwróćcie uwagę, że tutaj w linii siódmej następuje pewna zmiana. To znaczy, że w przypadku BlueThings ID jest stringiem, ale w przypadku SmallThings mamy ID, który jest numeryczny. I w naszym small or BlueThings, który jest typu union type, czyli jest unią właśnie tamtych interfejsów. Możemy się dobrać tylko do jednego klucza, którym jest ID, oraz ten ID już nie jest stringiem, ale może być stringiem, ale może być tam też na jednym z tych dwóch typów prostych. Wynika to z tego, że znowu przez myślenie tak metaforycznie o tych zbiorach widzimy, że mamy dostęp do części wspólnej obydwu. Tak? Oba mają klucz ID, ale ten ID może być różny w zależności od tego, czym ten obiekt rzeczywiście jest. W przypadku BlueThings będzie to string i wtedy dodatkowo będzie miał kolor, który będzie literałem blue. W przypadku SmallThings będzie miał klucz size o wartości small. No i tam, jak teraz przejdziemy do typów generycznych, tam na slajdzie jednym z tych pierwszych przy okazji agendy była mowa o tym, że, czy było napisane, napisałem, że generyki to są trochę takie funkcje w służbie typowania, może trochę szumnie, ale rzeczywiście o to w nich chodzi, że one podobnie jak funkcje otrzymują argumenty,
te argumenty są wykorzystywane wewnątrz definicji typów przy najróżniejszy sposób. Taki prosty przykład, mamy nasz alternative type, który przyjmuje jako argument, to zwyczajowa nazwa T, od skrótu type. No i tworzy obiekt, który ma jedynie klucz T i tym kluczem, ten typem tego klucza musi być to, co przekazaliśmy do takiego generyka. Dwa proste przykłady ze stringiem i numberem. Mamy string object, który zawiera klucz T, który jest dowolnym stringiem. Number object ma T, który jest dowolnym numberem. Trochę ciekawszy przykład, gdzie widzimy, że możemy te typy również zawężać, czyli tak jak możemy typować argumenty dla funkcji, tak samo możemy typować argumenty dla typów generycznych. Tutaj używamy słowa kluczowego extends. Tutaj mamy, używając alternatywy, widzimy, że możemy podać jedynie string, number albo boolean, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to były także nasze złożone typy zdefiniowane. I mamy implementację, czyli string jest OK, number jest OK, boolean jest OK, ale jak już próbujemy przekazać jakikolwiek obiekt, no to mamy czytelny komunikat, że ten nie spełnia naszych wymogów. Warto jest czytać te komunikaty od TypeScriptu, zwłaszcza dlatego, że one naprowadzają nas na źródło błędów. Czasami one mogą się wydawać na pierwszy rzut oka niezrozumiałe, albo że zakładamy, że narzędzie się myli, tool się myli. A wielokrotnie miałem tak, że jak zdebugowałem jakiś case, to potem się okazywało, że w sumie ten komunikat był logiczny i miał sens. Tylko nie rozumiałem na przykład zawiłości, która powodowała ten błąd, bo na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że jakaś operacja była prawidłowa. Funkcje też mogą być generyczne. One też mogą wykorzystywać w swoim ciele jakieś przekazane typy. Tutaj mamy przykład, jak typujemy za pomocą słowa kluczowego type. Czyli w ten sposób, jak wcześniej pokazałem, jeżeli kompletujemy jako alias typu kompletny funkcji, mamy więc T i K, które są takie same, to znaczy są alternatywą stringa albo number i mamy trzy przykłady, jak to wpływa ten typ, przekazane do niego typy składowe, co będzie zachowywać nasza funkcja, jak powinna być implementowana, czyli w liniach 22-29 piszemy funkcję, gdzie pierwsza dwa razy przekazujemy number, TypeScript wie, że first i second, czyli inputy, nasze argumenty, tu właściwie parametry, są numberami i rzeczywiście mamy do czynienia znowu z sumą numeryczną w linii 23. Przekazujemy do tego samego typu następnie w 25 linii number string i dzięki temu TypeScript wie, że first i second jako parametry są stringami. Przepraszam, numberami, ale spodziewamy się otrzymać string w wyniku. I teraz dzięki temu, implementując taką funkcję, musimy zadbać o to, żeby ona zwróciła string, czyli tutaj w przypadku wykorzystaliśmy, prawda? I to też jest taka korzyść ze stosowania TypeScriptu, że on może nas pokierować dzięki typom, w takich jak ten przypadkach. Wiemy, jak możemy uniknąć, zawczasu jesteśmy upominani o to, żebyśmy zadbali o kompatybilność z tym typem, to znaczy, żeby, mówiąc wprost, żeby ta funkcja zwróciła dokładnie to, czego się spodziewamy, że ona ma zwrócić. W linii 28 mamy odwrotną sytuację, czyli string i number. TypeScript w cudzysłów wie, że first i second są stringami i my musimy zadbać o to, żeby wynik działania takiej funkcji, to co ona zwróci, była numberem. Ciekawy przykład. Tutaj zacznijmy odczytając od góry, czyli od 31 linii. Mamy taki object key type, który otrzymuje jako argument, jako typ składowy obiekt, po czym zwraca literały, które są tożsame konkretnie z kluczami tego obiektu. Do takich operacji służy operator keyOf. Pamiętajmy, że tutaj to T jest obiektem. I mamy obiekt, który jest post, którym jest ta stała post, która ma następujące klucze, czyli ID, likes i comments. Ważna adnotacja, że w linii 37 mamy asconst. Asconst powoduje, że tak jak na jednym z wcześniejszych slajdów, chyba nie zwróciłem na to uwagi, ale też występowała taki zapis w niektórych typach złożonych, jak read-only. Taki komentarz cudzysłów przy kluczach w typach obiektowych powoduje, że jak sama nazwa wskazuje, ten klucz jest tylko do odczytu, to znaczy raz zdefiniowany nie podlega już dyskusji i nadpisaniu.
A skąd taka formuła dodana do obiektu powoduje, że wszystkie pola w tak definiowanym obiekcie, niejak to w OLOT-cie, bo nie przypisaliśmy tu nigdzie, prawda, statycznie typu, tylko tworzymy obiekt i po prostu definiujemy kolejne klucze, to ta notacja const na końcu powoduje, że ten read-only jest dodany under the hood do wszystkich tych kluczy, prawda? Czyli jedyne, co możemy zrobić w tym poście, w tym konkretnie obiekcie, w linii 33 i później, to jest ewentualnie manipulowanie zawartością tablicy comments. Nie możemy jej nadpisać i nie możemy też modyfikować liczby lajków w tym poście, ani zmieniać jego identyfikatora. Przy zmiennej postkeys używamy naszego typu, przekazując mu za pomocą opera type of post, definiujemy zmienną, która będzie przyjmować tylko konkretnie trzy literały. To znaczy, uwaga, nie jakiekolwiek stringi, ale konkretnie ID, likes albo comments. Że to działa, możemy zaobserwować w linii 49, gdzie próbujemy dopisać lorem ipsum, czyli jakiś randomowy string, powiedzmy, do tej zmiennej, mamy błąd. Ona oczekuje, że będzie zawierać albo ID, ta zmienna w sensie, albo likes, albo comments. I tutaj używamy też operatora typeof. Wróćmy do 39 linii. On jest znany jeszcze z JavaScriptu, natomiast on miał znacznie bardziej zawężone, znacznie zawężone po prostu zastosowanie tamże. Tutaj może też służyć jako prosty operator, który zwraca nam typ jakiejś danej. Czyli jak użyjemy jej przy dowolnej komórce pamięci, to otrzymamy typ, który ona reprezentuje. Wszystko jedno, czy on został przez nas zdefiniowany, czy nie. Tak, i co jeszcze chciałem przy tej okazji powiedzieć. Częstym przypadkiem, kiedy można użyć typeof, jest to jak nagminnie w gorączce pisania jakiegoś kodu się może zdarzyć, że próbujemy przekazać do jakiegoś generyka dane, czyli jakąś komórkę w pamięci, która coś przechowuje, obiekt, typ prosty, cokolwiek. I wtedy można uzyskać prawidłowy wynik usunięcia nadgorliwego TypeScriptu komunikatu błędu właśnie za pomocą operatora typeof. On się wtedy bardzo sprawdza. Możemy też typować funkcję trochę inaczej, tylko to robimy już w momencie, kiedy deklarujemy samą funkcję, to znaczy nie używamy aliasu typu, tak, czyli słowa kluczowego type, tylko tworzymy funkcję i definiując jej ciało, też jaki typ ona ma na przykład zwracać, albo jakiego typu są jej argumenty. Jeżeli chcemy, żeby ona była generyczna, to możemy to zrobić za pomocą tego ostrego nawiasu. Możemy zawęzić też jej typ do user albo pet. To są te typy, które definiowaliśmy chwilę temu, czyli jakiś użytkownik, jakiś zwierzak. I wykorzystujemy potem to te w definicji argumentu tego typu oraz za pomocą sprawdzenia, czy tutaj klucz name znajduje się w naszym inputcie, tak, do naszej funkcji, możemy rozpoznać, jakiego typu ten input jest, bo on może być albo petem, albo userem, prawda? Tutaj jest taki komentarz przeze mnie dodany, że nieidealne jest takie sprawdzenie tożsamości jakiegoś obiektu. Dlaczego tak napisałem, chociaż w tym przypadku ten kod działa prawidłowo, powiem trochę w dalszej części o typeguardach. Natomiast jaka jest korzyść z takiego pisania, jaka jest wada, jaka jest korzyść z takiego typowania funkcji? Korzyść jest taka, że jak zwróci uwagę w linii 40, mamy nasz tuple, który jest implementacją tej funkcji, to przekazujemy jej, tej funkcji, jako argument obiekt user, który jest akceptowalnego przez definicję typu tej funkcji typu, czyli nasz user jest userem, innymi słowy, i to wystarcza. Nie potrzebujemy dostarczać jakby generyka explicite w tych nawiasach ostrych. W takiej formule funkcja jest w stanie rozstrzygnąć o tym, czym jest jej input bez tej operacji ze strony dewelopera. Tak właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o wady takiego zastosowania, to jest to, że nie możemy w łatwy sposób wynieść ten typ jakby poza implementację. Tak? Czyli nie możemy stworzyć różnych funkcji, które będą implementować typ tej funkcji. To można użyć na przykład operatorem typeof, prawda? Czyli to jest przykład korzystać. Bo w przypadku aliasu typu, no to definiujemy najpierw typ, a potem podpinamy go pod implementację. Tutaj mamy jeden z typów, z którymi będziemy pracować na następnych kilku slajdach. Jest to obiekt, który
ma ID, name, last name, age. Ciekawa sprawa, jakaś nowość a propos treści tej prezentacji, czyli pojawia się jakiś klucz, który ma znak zapytania i bardzo dziwną konstrukcję poprzedzającą tablicę. Zapytania oznacza nie mniej, nie więcej, ale to, że ten dany klucz jest optionalem, to znaczy on nie musi wystąpić w takim obiekcie, ale jeżeli wystąpi, to musi dokładnie spełniać ten typ, a tym typem jest tablica, na którą się składa unia literałów. To znaczy, cokolwiek byśmy mieli wkładać do takiej tablicy PEC, to musi być to konkretnie jeden z tych czterech stringów. To może być cat, dog, fishes albo parrot. Generyki były tak powszechnie używane w TypeScriptie, że zdecydowano się w którejś wersji je wprowadzić do budowy samego narzędzia. I jednym z takich przykładów jest read-only, który jest pisany z dużej litery i oczekuje jednego argumentu, który będzie obiektem. I tak jak nazwa wskazuje, to wynikiem takiego działania, takiego generyka jest tenże user type, ale który będzie zawierał wszystkie klucze nie nadpisywalne. Czyli jak mamy Petera, który jest typu immutable user type, to wszystkie jego klucze są raz zdefiniowane, nie podlegają już negocjacji, czyli on nie może już, nasz Peter nie może już się postarzeć, ale nie może też niestety odmłodnić. Zawsze będzie miał 72 lata. Znacznie częściej wykorzystywanym typem generycznym wbudowanym w TypeScript jest omit. On przyjmuje dwa argumenty, czyli znowu typ obiektowy plus nawet nie string, ale konkretnie literał jednego z jego kluczy. Ale nie musi być to też, jemu używać tutaj też unii. To częsty błąd, który można tutaj popełnić, to jest próba operacji na tablicy, żeby poddawać tam tablicę jakichś literałów. Nie. W takich sytuacjach używamy unii. Wynikiem takiego działania omit jest, jak sama nazwa wskazuje, znowuż tenże kopia jakby typu user type, ale pomniejszona o klucz albo sumę kluczy, która jest podawana jako drugi argument. Czyli nasza Kate, która jest tego typu user data type, jest pozbawiona klucza ID. No, można domniemywać, że user data type to jest jakiś typ, na który składa się na usera, ale który jeszcze nie ma przyporządkowanego identyfikatora, prawda? No właśnie, możemy też używać wielu kluczy i nasza N nie może mieć, nie ma ID-ka, ale nie może mieć też zwierzaków z jakichś powodów, prawda? Czyli ma tylko, no nie może ich po prostu mieć, nie może mieć klucza PEC. Kolejny przykład, required, to jest typ, który oczekuje jednego argumentu, który jest typem złożonym, tudzież obiektem. On przekształca ten obiekt na taki, w którym nie występują typy opcjonalne, tak? Czyli wszystko, co było w tym, przekazanym mu typie optionalem, nie tyle znika, co zmienia się na required. Czyli nasz Gordon zgłasza błąd, dlatego że nie ma zwierzaków, a musi mieć, bo to był optional, a tutaj użyliśmy required, prawda? Bardzo ciekawy typ, który jest dedykowany, typ generyczny, który jest dedykowany dla funkcji. Są dwa takie szeroko wybudowane. Pierwszym z nich jest rzadziej według mnie, no przynajmniej ja takie mam wrażenie, że jest rzadziej stosowany, parameters. Jego ciekawostką czy taką charakterystyką jest to, że to jest bodaj jedyny znany mi typ wybudowany, który zwraca tapla właśnie, tak? Właśnie tak. Jako argument jeden typ, który musi być typem funkcji, oraz zwraca w poukładanej kolejności jego argumenty ułożone w krotkę właśnie, gdzie kolejne argumenty nie tylko zawierają wartości, ale też są podpisane. To znaczy to, jak one w definicji tegoż typu funkcji zostały nazwane. Tak, czyli mamy tu first, second, jak widać. Odwrotną sytuację mamy z return time, zdecydowanie częściej wykorzystywany. On, jak sama nazwa wskazuje, po raz kolejny przyjmuje jeden argument, który jest typem funkcji, oraz zwraca na jego podstawie typ, który jest zwracany przez tę funkcję. Czyli tutaj mamy prostą funkcję dodawania zapewne, no to ona zwraca też number. Tu przykłady kombinacji operatorów type'ów i key'ów czasami się przydają. Zacznijmy od początku. Mamy obiekt filmu, który ma jakiś swój identyfikator, tytuł i reżysera. Mamy akcję, która jest obiektem, w którym na dwa sposoby definiujemy dwie metody.
Pierwsza jest klasyczną deklaracją funkcji, druga jest znaną arrow function. To nie ma znaczenia. W linii 23 tworzymy action type, którym wykorzystujemy return type poznany przed chwilą oraz bardzo ciekawą kombinację type of actions, czyli tutaj czytamy to w ten sposób, że uzyskujemy typ tego obiektu, którego statycznie nie typowaliśmy, co istotne. Nie musieliśmy, ale to też by nie zaszkodziło. W którym sięgamy poprzez nawias kwadratowy po taką konstrukcję key of type of actions i w wyniku takiej operacji uzyskujemy alternatywę, czy tudzież unię obiektów, które są zwracane przez te dwie metody w actions. Prawda? Tutaj taka uwaga, że korzystając z typów też możemy po nich nie tyle iterować, co sięgać po klucze w taki sam sposób, jakbyśmy to robili na obiektach. Tylko wtedy musimy w tych nawiasach kwadratowych też wymieniać na pewno literały klucze właściwych. Trochę inny przypadek. Może jeszcze wrócę na poprzedni slajd, żeby na coś zwrócić uwagę. Zwrócić uwagę, że definicja tego typu, jak podpowiada tutaj IDE, tego action type, zamianuje, że te obiekty mają typ string. Natomiast jak użyjemy tego poznanego ileś slajdów temu as const, to one są read only. Mamy konkretnie literały add movie i remove movie. Jakie są tego zalety? No, w klasycznym Reduxie, nie mówimy o Redux toolkit, w klasycznym Reduxie tak definiowane, definiowaliśmy z palca prawda, akcje i dzięki temu, że stosujemy właśnie taką adnotację as const, możemy bardzo wygodnie pracować z akcjami w reducerze. Ponieważ w switchu klasycznie poprzez rozpoznanie typu akcji możemy wiedzieć, jaki jeszcze jest payload w takiej akcji, która trafia do tego reducera, prawda? Czyli jeżeli mamy ten add movie, no to nasz reducer by wiedział, że ta akcja poza tym, że ma ten typ i on jest dokładnie add movie, to posiada payload w postaci tego klucza new movie, który jest movie type. No a w przypadku remove movie byśmy wiedzieli, że takiego klucza nie ma. Tutaj operacja różni się o tyle, że eliminujemy ten return type, prawda? Że ten action type tak naprawdę jest źle nazwany, bo to jest kreator akcji, tak? Czyli to jest alternatywa, czyli unia typów, ale typów funkcji, które też określone rzeczy zwracają. I tworzymy, nie definiujemy własnych dodatkowych typów, tylko korzystamy z tych operatorów type of i key o odpowiedniej konstelacji, tak? I namy, propozycja od TypeScripta, jak możemy, TypeScriptu, odmiana dowolna, chociaż polonista może by się kłócił. Kolejna propozycja, jak możemy pracować z kolekcjami, czyli jakimiś zestawami danych. Poza obiektami i arrayami mamy teraz jeszcze inamy. No, konstrukcja jest taka, jak widzimy, czyli mamy słowo kluczowe inam, example inam bez żadnego dodatkowego znaku, tylko klamr i podajemy też bez żadnych dodatkowych definicji nazwy kluczy, do których chcemy się móc dostawać. Ciekawa rzecz, że jak sobie zlogujemy zawartość tego example inam, to mamy aż 6 kluczy, a nie 3, jak można byłoby się spodziewać. Polega to na tym, czy konsekwencją tego jest to tego zapisu, tego co widzimy, że mamy taką sytuację jakby, nie wiem, binarną, że mamy te wartości, które podajemy przekształcone na stringi, do których przypisane są zarówno wartości numeryczne, jak i zmieniona na string reprezentacja tychże. I w konsekwencji możemy dostawać się do inamów zarówno poprzez zapis taki tablicowy po indeksach, jak również po kropce i jak do kluczy w obiektach, prawda? No i też musimy pamiętać o tym, że jak to zwykle w informatyce i także w JavaScriptie liczymy od zera. Możemy nadpisywać, narzucać pewne rzeczy inamom, to znaczy możemy zdecydować, że nie chcemy liczyć indeksów od zera, na przykład od jedynki. Możemy też interweniować, że odpowiednio czwarty element będzie miał indeks 5 i wtedy będzie miał to taką postać, jak widzimy na screenie. I tutaj dodatkowo musimy pamiętać o tym, że jak raz interweniujemy w taki sposób w ciało inama, czyli tą dopisaną do wartości, do klucza wartość,
to kolejna wartość numeryczna będzie by default definiowana jako poprzednia, powiększona o 1, czyli inkrementowana. Tak, o dostępności. No to w takiej sytuacji, jeżeli będziemy chcieli się dostać do indeksu w inamie, którego nie ma, no bo zwróćcie uwagę, że mamy 1, czyli second będzie miało 2, third będzie 3, a fifth mamy pomniejszone, mamy sztucznie nadpisane na 5, będziemy mieli po prostu undefined, ale w drugą stronę no, to tak nie działa, że będziemy mogli sobie się dobrać do fourth a i też będzie undefined. Nie, to będzie zgłoszone jako błąd. Dopuszczalne klucze no to są zawsze stringami, które nie są jawne. Tutaj to jest rzecz IDE, ale jak podajemy true albo false, to jest akceptowane, dlatego że docelowo będą przekształcone na stringi i tylko stringi albo numbery możemy przekazywać do inamów. Natomiast z drugą stronę to nie zadziała, tak? Czyli jak będziemy chcieli przypisać na przykład do true, ale bez cudzysłowia, no to będzie to zgłoszone jako błąd, co widzimy tutaj. Obiekty też nie są w porządku. Mogą być tylko stringi albo numbery. I ja to jeszcze tutaj powiem, bo widzę, że nie ma na to slajdu. Jest taka jeszcze reguła, że jak zdefiniujemy number jako, przepraszam, jako string, jako na przykład trzeci element inama, to każdy kolejny też musi być stringiem. I wtedy rzeczywista liczba kluczy w takim inamie, no to może być maksymalnie dwukrotność tych kluczy, które zgłaszamy w definicji. Tak. Do czego się używa? No, jeden kurs, który robiłem, TypeScriptu, tam autor proponował, żeby wykorzystywać inamy na przykład jako taki zasób, w którym trzymamy typy akcji Reduxowych. Ja nie jestem tego zwolennikiem, można tak robić, ale to naraża nas na pewien problem. Mianowicie w momencie, kiedy nasza aplikacja będzie rosnąć i nasz storage będzie puchł i będziemy chcieli go dzielić na encje, na modele, to musimy pamiętać, że w tak zdefiniowanych inamach, to znaczy bez explicite podania typów, tych literałów, konkretnych stringów, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której odpalenie akcji, która się nazywa nawet zupełnie inaczej niż inna akcja, ona under the hood z jednego zasobu, z jednego modelu będzie miała na przykład indeks 0. Tak? I wtedy na skutek odpalenia jednej akcji ona wpadnie do nie tego reducera, co chcemy. I nawet TypeScript być może tego nie wykryć, a spowoduje to jakieś niespodziewane zachowanie w naszej aplikacji. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem inamów, ale można ich używać. I można ich też używać jako alias typu. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy action type, który przyjmuje jako typ action type inam. Znaczy to tyle, że kiedy definiujemy akcję, która implementuje ten typ, to jako typ musimy podać coś, co siedzi w tym inamie. Ale w takich wypadkach też zupełnie się sprawdza zwykła unia literałów. No tak jako alternatywa dla inama. Tak. No i wreszcie typeguardy, o których chciałem trochę więcej powiedzieć, bo uważam, że one są bardzo ważne. O co chodzi z tymi kodkami? Jest takie powiedzenie, że jak ilekroć developer TypeScripta pisze gdzieś azeny, to gdzieś na świecie umiera mały kotek. No nie lubimy tego. Nie chcemy, żeby kotki umierały, bo są fajne milusie i w ogóle. Rozważmy pewien przykład. O co chodzi z tym azeny i czym jest w ogóle eny? Przykład bardzo prosty, banalny kodu reaktowego. Mamy hook useRef, który też w ogóle w TypeScriptie większość, jeżeli nie wszystkie, raczej większość dla bezpieczeństwa powiem, hooków reaktowych jest generykami po prostu w TypeScriptie, znaczy może mogą przyjmować jakieś argumenty. Tutaj podajemy HTML element, który tak naprawdę w JavaScriptie, albo ignorując ten problem, nie powinien stanowić problemu, no bo wiemy, jak działa API Reacta, wiemy, że to nie jest krytycznie ważne, że ten typ jakby zawiera ten HTML, czy odwrotnie, HTML button element jest szczególnym przypadkiem elementu HTML, to jednak dla TypeScriptu te typy nie są kompatybilne i zgłasza nam błąd. I co może chcieć zrobić sfrustrowany deweloper, który no, przesiadł się na TypeScript, prawda, zawsze mu działało, teraz próbuje działać w TypeScriptie i nie może, bo ciągle ma jakieś komunikaty o błędach. No, może posilić się na taki super fajny typ, który zawsze dostosowuje się do tego, co chcemy, żeby spełniał jakie warunki w danym momencie i magicznie błędy znikają. Czyli używa azenek. Konstrukcja jest właśnie taka.
I o co tutaj chodzi, tak? No po pierwsze, Eny, wyrzućcie to z pamięci, tego nie powiedziałem. Eny to nie jest żaden specjalny typ, który dostosowuje się do takiego typu, jaki się spodziewamy, czy spodziewa się dany interfejs. Eny jest po prostu, to nawet nie jest hacky way, to nie jest obejście jakiegoś problemu, to jest po prostu wyłączenie walidacji TypeScriptu. To znaczy w momencie, kiedy gdzieś piszemy taką konstrukcję Eny, albo as Eny, kiedy chcemy jakiejś wartości już zdefiniowanie nazwać nowy typ, nadać nowy typ w locie, to TypeScript po prostu ma informację, że ten fragment kodu ma pomijać. Ma pozwalać na absolutnie wszystko deweloperowi, jeżeli chodzi o tą daną, która jest typu Eny. Dlaczego w przypadku Reacta akurat, jeżeli wiemy, co robimy, a tak się może nam bardzo często wydawać, z akcentem na wydawać, zwłaszcza kiedy mamy już jakąś rutynę, to nie jest, to te błędy nie będą się aż tak bardzo rzucać w oczy, ale musimy pamiętać, że TypeScript to jest trochę taka rzeczywiście zbroja, że to jest taka sytuacja, w której dodatkowa warstwa ochrony dla nas i naszych aplikacji przed niespodziewanymi błędami, jakimiś sytuacjami, których my pisząc kod możemy nie zawczasu nie wykryć, ale poprzez porównanie pewnych interfejsów czy typów TypeScript jest w stanie to zrobić i nas po prostu pouczyć o tym błędzie, zanim on nastąpi. W momencie, kiedy używamy Azeny, to my rezygnujemy z całego tego dobrodziejstwa i tego celu, po co my w ogóle chcemy pisać w TypeScriptie. Jeżeli wszędzie macie projekt, gdzie wszędzie jest napisane Azeny, to należy zadać pytanie, co my tak naprawdę chcemy uzyskać, bo albo rezygnujemy z TypeScriptu, bo niepotrzebny nam jest, no bo piszemy tak naprawdę JavaScriptowy kod tylko w nakładce, która jeszcze spowalnia nasz gdzieś tam build i tak dalej, bo trzeba ten kod skompilować, albo odwrotnie, że być może po prostu źle piszemy ten kod TypeScriptowy, tak. I to jest takie miejsce krytyczne, gdzie ma to znacznie większe reperkusje w przypadku tego Reacta. Zakładamy hipotetyczną sytuację, że rozmawiamy z backendem, tak. Mamy jakąś zwrotkę od niego, i chcemy coś z tymi danymi zrobić. By default mamy na przykład Eny, no bo tak jest skonstruowane JavaScript i TypeScript, że nie wiemy, co przychodzi z promisa. Chociaż możemy to, kiedy by to od nas zależało, też typować. Promisy też można typować. Ale najczęściej jest to rzeczywiście Eny. I znowuż, nie my to, nie użyliśmy Azeny, ale to Eny gdzieś wynikło. My nawet tego nie wyłapaliśmy. I dispatchujemy sobie, nie mając błędów, nie mając komunikacji o błędach, jakąś akcję na przykład Reduxową, tak? No i mamy tak naprawdę ogromne spektrum problemów, które mogą z tego wyniknąć, no bo dla TypeScriptu dodaliśmy jakimś na przykład coś, co nie jest tym filmem, może nawet nie jest obiektem, ale do listy tych filmów, które są obiektami, i on traktuje od tego momentu to, co wyciągamy z tego stora jako movies list, prawda? I możemy chcieć potem na przykład iterować albo wykonywać jakieś charakterystyczne dla obiektu operacje nad bytem, który tym filmem, tym movie nie jest. I pojawią się problemy, pojawią się błędy, których nie powinno w ogóle być, bo teoretycznie TypeScript powinien o nich uprzedzić. I uprzedziłby, gdyby nie Eny. No i mamy takie właśnie różne kwiatki, które mogą wynikać. Bardzo dobrym takim przykładem dla tego pola, do popisu dla tych błędów, dla tych bugów jest właśnie komunikacja z API, ale to nie jest jedyny przypadek. I od którejś wersji, na pewno po wersji 3.0 TypeScripta, zostało wdrożone takie nowe słowo kluczowe, nowy typ tak naprawdę, nie słowo kluczowe, unknown, który wydaje się, że może działać dokładnie tak samo jak Eny, znaczy używamy go jak wtedy, kiedy nie wiemy, co czym jest, tak? Ale działa zasadniczo odwrotnie, to znaczy zwróćcie uwagę, mamy nasz Eny example, ten ipsum, i potem bezczelnie próbujemy na tym Eny wykonywać map. Metodę powszechnie, nagminnie wykorzystywaną, charakterystyczną dla tablic, i nie mamy błędu. No to element jest wyszarzony, trochę tam podkreślony, ale nie jako błąd, tylko po prostu, że to jest komunikacja, że nie wykorzystujemy nigdzie tego elementu w tym callbacku, tak? Ale nie ma błędu. Natomiast kiedy używamy unknown, to tak naprawdę my nie tyle wyłączamy walidację TypeScripta dla danej komórki w pamięci, tylko zawieramy z nim pewną umowę. To znaczy, ok, ja wiem, że nie wiem, co to jest, pozwól mi to trzymać w jakiejś komórce pamięci, żebym to potem jakoś wykorzystał, ale zanim coś z tym zrobię, to ty mnie upomnij, żebym ja zweryfikował, co to jest. Bez tego na nic mi nie pozwala. I na przykład nie możemy tej danej mapować na żadną inną postać, nie możemy praktycznie żadnej operacji matematycznej, nie powinniśmy móc na tym wykonać, dlatego że to jest unknown.
Czyli najpierw upewnij się, że to rzeczywiście jest tablica, potem coś z tym zrób, uruchom tego mapa, tak? A najlepiej to jeszcze tablica czego, to też ustaw, tak? Taki komunikat dla nas. Jak wygląda taki standardowy type guard, strażnik typu? To są takie rzeczy, które też w dokumentacji się pojawiają i są wskazywane przez twórców TypeScripta, TypeScriptu, whatever. Jak w jaki sposób je pisać? I to jest trochę też moja taka konwencja, jak ja to proponuję robić. Po pierwsze weźmy taki typ pet type, którym jest unia literałów i chcemy móc weryfikować, czy cokolwiek jest tego typu. Czyli tworzymy funkcję, która przyjmuje jako argument cokolwiek, nie wiemy co to jest, ale cokolwiek, mamy dopiero ustalić co to jest, oraz ma zwracać, tu się pojawia taka ciekawa nowa konstrukcja, że ten input jest, is, słowo kluczowe, ten pet type, tak? No i na potrzeby takie eksperymentalne lubię w ten sposób o tym myśleć, wewnątrz ciała takiej tworzymy instancję, która jest, tutaj używamy, to jest dozwolone, bo to jest eksperyment, zaznaczam, używam tego słowa kluczego S, że zakładamy, że input jest pet type'em, ale na przykładzie instancji, czyli nie, że input, tylko instancja jest przypadkiem tego inputa jako pet type i zwracamy operację logiczną, takie boolean, tak? Tutaj pojawiają się, to już są dane i dlatego są podwójne znaki pionowej kreski. Porównujemy po prostu tą instancję z tym, co składa się na ten pet type, czyli czy to jest literał cat, dog, fishes albo parrot. I w zależności od tego, czy uzyskamy tutaj true albo false, będziemy wiedzieć, czy interpreter TypeScript będzie wiedział, czy ten input będzie danego typu, czy nie. Czyli wykonujemy ten type guard w jakimś check if is of pet type w instrukcji warunkowej i wewnątrz tej instrukcji warunkowej będziemy działać na tym, co przekażemy jako input, gdzie TypeScript będzie wiedział i co najważniejsze, my będziemy mieli pewność, że to rzeczywiście działa i że to jest tym, czym się spodziewamy, jest tym, w tym przypadku pet type, tak? Konkretnie którym z tych czterech. No i mamy przykład. Mamy pet, zmienną pet, która ma być pet type, jest niezainicjalizowana. Mamy stałą sample, która jest unknownem. Mogła być czymkolwiek, mogłaby być też any. I do niej przypisujemy, my wiemy, że to jest prawidłowy literał z tej unii typów cat, no ale ponieważ to jest unknown, no to nie możemy przypisać jej do zmiennej pet. Ale możemy skorzystać z type guardu i wówczas taka operacja już jest prawidłowa i co ważne bezpieczna. Czyli to nie jest tak, że my piszemy azeny i my wiemy, że to jest pewne, że to jest pet robić. Nie. My włożyliśmy tutaj pracę w to, żeby zweryfikować, że rzeczywiście ta dana jest tym, czym się spodziewamy. Zdecydowanie częściej pracujemy na obiektach i na nich też wykonujemy type guardy, powinniśmy. Tutaj mamy właśnie ten movie data type bez ID-ka, dodaliśmy jeszcze datę premiery. No i piszemy typeguard dla tego obiektu, czyli mamy nasz input, mamy... Okej, bo musimy się przekonać, z czym, czy rzeczywiście jest ten movie data type. Mamy naszą instancję, wykonujemy, sprawdzamy, że pracujemy rzeczywiście z obiektem, a nie z arrayem i sprawdzamy tożsamość wszystkich kluczy. Możemy też wykonywać te typeguardy dla tablic z obiektami. Tutaj można reużywać kodu, czyli sprawdzamy, czy nasz przekazany obiekt jest, czy przekazany element jest arrayem i czy jeżeli jest, no to wówczas sprawdzamy tożsamość elementu, wykorzystując ten typeguard, który już raz zdefiniowaliśmy. Około wersji, nie, konkretnie w 3.8 TypeScriptu pojawiła się też asercja. Jest to trochę inna propozycja tego, jak możemy pisać typeguardy. Używamy słowa kluczowego assert. Tutaj logika jest trochę inna, nie używamy instrukcji warunkowej, ale przepuszczamy, po prostu wykonujemy ten typeguard, tą asercję w którymś miejscu kodu i jeżeli nam w tym momencie zostanie rzucony błąd, my musimy o to zadbać, wówczas wiemy, że ta walidacja pod kątem typu się nie sprawdziła. Jeżeli jest pozytywny scenariusz, to dalej od tego momentu wywołania asercji nasz TypeScript bierze, pracujemy rzeczywiście z danym typem. No i też możemy wykonywać asercję, definiować asercję dla mnogich podmiotów, czyli tablic. Tutaj zastosowanie. Mamy ten N nieszczęsny, który jest jakimś rezultatem pytania do API.
Mamy wykorzystanie klasycznego typeguardu w takiej formule, o której pisałem wcześniej. Tworzymy, przepuszczamy go przez typeguard. Wiemy, że rzeczywiście jest movie data type tablicą i możemy coś dalej z tą zostaną daną robić. Zastosowanie, no to na przykład tego przykładu, na przykład przykładu sprzed paru slajdów, no to mamy ten result, przepuszczamy asercję i działamy dalej. I to jest bezpieczne. I na przykład dyspatchujemy akcję Reduxową, prawda? No też kiedyś z kolegą, z którym pracowałem w jednym projekcie, poznawaliśmy TypeGuardy i TypeScript w tym samym okresie. Zaproponowaliśmy takie zaabsorbowanie tych TypeGuardów, ponieważ jest około 4 wariacji tychże do klasy. Tutaj jest taka obserwacja z mojej strony, że to jakkolwiek sama idea jest fajna, bo piszemy tylko jeden typeguard w jednym miejscu, tworząc instancję takiej klasy, no to potem możemy dowolnie z tych narzędzi korzystać. Problem był tylko taki, że nie bardzo te asercje chciały działać jako metody klas. Bardzo dziwne rzeczy trzeba było tam robić, żeby one zaczęły działać. Mój workaround to jest przekazanie callbacka, niedoskonało, ale wciąż, czyli sprawdzamy, czy to jest pojedynczym elementem lub tablicą tychże, w przeciwnym razie mamy poznanie. Tak, no i to jest przykład, jak źle wyglądają te asercje, żeby je uczynić, żeby działały w takiej implementacji wewnątrz klasy. Bardzo mi się nie podoba to, w jaki sposób trzeba to robić. No, mam nadzieję, że gdzieś w przyszłości ten problem będzie został rozwiązany. Proste testy, że te metody wewnątrz klasy rzeczywiście działają. Możemy też pisać testy w Jeście i frameworkach typu React Testing Library, ale tu dla lenistwa użyłem testowania manualnego, wyniki konsoli, że to rzeczywiście działa. W TypeScript Playground. Typy warunkowe, to ostatni taki typ, sekcja taka teoretyczna, tutaj chciałem poruszyć. Tak samo jak typujemy funkcje w taki sam sposób, jak je tworzymy przy arrow function, tak samo możemy używać operatora trójargumentowego, żeby poniekąd trochę sterować pracą kompilatora, tak to nazwijmy. Tu używamy dla porównania słowa kluczowe extends. Mamy sprawdzenie, czy T ekstenduje stringiem. Jeżeli ekstenduje string, to output będzie stringiem, w przeciwnym razie a number, prawda? Przekazujemy tutaj do egzampla jeden stringa i mamy błąd, bo przekazujemy 0, niżej 0 mamy znowu błąd, bo spodziewamy się numbera. Generalnie jak nie ma stringu, no to spodziewamy się, że będzie number. W innych wypadkach jest OK. Możemy też oczywiście rozszerzać ten typ i możemy sprawdzać, czym on jest. No i podobnie tutaj, tak? Spodziewamy się mieć string albo number przekazany jako w generyku do naszego example of conditional type. Jak przekazujemy 0, to jest istotne, że przekazujemy 0, która jest przecież numberem, to jest OK. Tak samo litera o hello jest OK, nie tylko number czy string. No jedynka też jest OK, ale już 0 nie. Możemy też go bardzo, taki typ warunkowy bardzo złożyć, czyli że możemy tutaj się tak pobawiłem, że połączymy je w pary, te typy proste, czyli string odpowiada numberowi i odwrotnie, boolean symbolowi i odwrotnie, null undefined. Typ never jest takim specjalnym typem, który spodziewamy się, że on nigdy nie wystąpi, tak? Czyli jakby mówimy, że ten przypadek nie zajdzie, nie powinien zajść. Implementacja, no tutaj się bawimy z podawaniem typów prostych i tego, co się badamy, co zostanie wykryte. No, undefined nie jest numerem, potem stringiem, symbolem, boolienem. Tutaj mamy taką, próbujemy do nula podać, null też jest błędem. No i poprawna implementacja jest taka, kiedy podajemy typ przeciwny, tak jak to sobie zdefiniowałem. Tak? Czyli dla stringa to jest number, dla numbera to jest boolean, symbol, symbol true, null, undefined i odwrotnie. Trochę bardziej praktyczny przykład to jest coś, co się spotykane. To jest też taka trochę sztuka dla sztuki, ale jednak chciałem pokazać coś, gdzie można z tym pracować. Nagminnie zmieniamy, prawda, obiekt na tablicy kluczy, czasami też wartości. Mamy taki błąd, że w TypeScriptie on zwraca nam, ta metoda nam zwraca tablicę stringów, które powinny być kluczami w naszym obiekcie wyjściowym. Jednakowoż są po prostu stringami, a nie tymi literałami kluczy. Możemy to obejść za pomocą znowu operatora as i key of movie type. W tym przykładzie to jest movie type. Nie jest to doskonałe rozwiązanie, generalnie powinniśmy unikać takiego explicit as coś tam. Ale błąd, jeżeli chodzi o iterację po takich kluczach, znika.
też taka trochę nieintuicyjna, albo niekoniecznie intuicyjna zachowania, konsekwencja tej metody, no jest to, że jak wsadzamy string, no to mamy tablicę najpierw indeksów, które są stringami, albo przy wartościach są to litery, które składają się na stringi. Też nie do końca tego byśmy mogli chcieć oczekiwać, tylko na przykład informację, że przekazujemy coś, co nie jest obiektem. No i taka propozycja moja, jak można byłoby to, zaznaczam, że jestem świadom, że jest trochę overengineering, ale pobawmy się, tak? Mamy pusty obiekt, obiekt mapowany, czy typ mapowany, czy, znaczy może mieć dowolne klucze, które są jakiejkolwiek wartości, ale to musi być obiekt, a nie array, czyli nie chcemy na przykład arrayów. No i mamy tam alias typu na klucze albo values, no i ten powyk, który jest wielokrotnie złożony i on tak naprawdę, co on robi, to rozstrzyga, czy dostajemy się do pojedynczej wartości, czy tablicy takich wartości, które są kluczami albo wartościami i bada też na podstawie tego obiektu, który jest do niego dostarczony. Funkcja, która nas interesuje na 33, to jest, ona przyjmuje obiekt oraz literę klucza albo keys albo values i zwraca nam albo tablice takich typów, jakie składają się na ten obiekt, albo tablice kluczy tego, ale już konkretnie kluczy, nie stringów. No i to jest to trochę fasada na to, żeby nie razić w oczy, używając tego as. No i tu implementacja, możemy się dostać już do wartości, możemy się dostać do kluczy, wiemy, że to jest key of movie tablica i mamy informację o tym, że robimy błędy, kiedy przekazujemy pusty string zamiast obiektu albo na przykład funkcję. I że widzimy też tutaj, że to działa niekoniecznie tylko na typach, które są zdefiniowane, ale też na przykład John nie ma przypisanego statycznie typu i też dostajemy tablicę jego literałów, jego obiektu, tak? Albo typy wartości, tak? Czyli string number, albo tablica stringów, ale nie tablica petne, więc dodajemy wykorzystany user pettype, tutaj mamy 104, tak? String number albo tablica pettype. No i możemy wykonywać wówczas takie już operacje, iterując po zawartości tych tablic. Już kończąc, na co narzeka community, no na przykład znalazłem taki wpis na blogu, gdzie doświadczony senior JavaScript developer tak pokazał kilka punktów, które jego w TypeScriptie bolą i zniechęcają do tego narzędzia. Krótko, a polemika, jeżeli nie można go odpalić bezpośrednio natywnie, no to być może coś robimy źle, no bo z natury rzeczy to jest narzędzie, które ma pozwalać nam debugować kod na momencie developmentu. No, nie wyobrażam sobie tego, żeby badać build, który leci gdzieś tam na produkcję, tak. Poza tym mamy takie narzędzia jak ten TS Playground, mamy na przykład Dinog, w którym możemy też natywnie pisać w TypeScriptie. Tam under the hood dokonuje się kompilacja do JavaScriptu. Nie można łatwo debugować kodu źródłowego, no to przed chwilą powiedziałem. Za dużo konfiguracji, no to mamy gotowe template'y albo narzędzia typu Create React App, które dostarczają nam już zdefiniowane, już skonfigurowane środowisko do zabawy z TypeScriptem, to czy pisanie po prostu aplikacji w TypeScriptie. To, że jest dużo konfiguracji, to niekoniecznie jest wada, tylko chodzi o to, że to, jak możemy go konfigurować, to po pierwsze mamy dokumentację, ale po drugie to wymaga też pewniejszej świadomości tego, z czym my pracujemy, tak? Błędne komunikaty o błędach, czyli sytuacja, kiedy deweloper wie, że ma rację, a nie TS, one, tak jak też wspomniałem wcześniej, w mojej opinii często wynikają z tego, że nam się wydaje, że coś wiemy, a potem się okazuje, że to jednak TypeScript mógł mieć rację. Powolne buildy. No, jeżeli chodzi o te produkcyjne, to na pewno ich tak często nie robimy, żeby były problemem. I one się wiążą też z tym, co jest w punkcie 7, czyli finalny kod produkcyjny sztucznie powiększony. On nie jest sztucznie powiększony, tylko ten dodatkowy kod, ta różnica w tym ilości tego kodu, to są zabezpieczenia na bugi, na błędy, które mogą wyniknąć i one są po coś. Znaczy po to, żeby ominąć jakieś problematyczne przypadki w działaniu naszej aplikacji. Jeżeli chodzi o problemy z integrowaniem zewnętrznych bibliotek, to one też w dużej mierze już aktualne, dlatego że współcześnie, jeżeli instalujemy paczkę NPM-ową, to ona albo ma wbudowane typy, jak by default, out of the box, albo one są dystrybuowane równolegle w dodatkowej paczce, która jest poprzedzona
poprzedzona taką składnią małpa type slash i nazwa biblioteki. Jeżeli chodzi o te, eliminuję niektóre przypadki testowe, to już jest kontrargumenty, tak? No to rzeczywiście nie jest tak, że TypeScript zwalnia nas potrzeby pisania testów, ale eliminuje pewne przypadki testowe, czyli nie będzie takiej sytuacji, że to w funkcji trafi coś, co jako argument, coś, co nie przewiduje interfejs na przykład, tak? Też w konsekwencji działania pracy z TypeScriptem mamy większą świadomość tego, z jakim kodem pracujemy, wymusza myślenie i badanie potencjalnych problemów, przewidywanie ich. To zbudowany kod ma więcej obsłużonych przypadków krytycznych, to jest związane z tym, co mówiłem wcześniej o tym, że ten dodatkowy kod tak naprawdę tam ląduje. Popularność przekłada się na wsparcie na gotowe typy zewnętrznych bibliotek. No i tak, mniej bugów trafia na produkcję na pewno. Reasumując, raz byłem na innym etapie, gdzie człowiek podawał dane, które były robione w jakimś przy poprawnej metodologii, na jakiejś reprezentatywnej grupie jakichś projektów i z nich wynikało, że owszem, TypeScript, jego implementacja wydłuża development, taki wyjściowy development aplikacji, ale o jakąś tam wartość N, ale ilość bugów, która wraca do backlogu z produkcji jest pomniejszona o n plus ileś. To znaczy, że per saldo ilość naszej pracy jest zmniejszona. Tak? Gorąco polecam. Jeżeli się nie mylę, to Michał Miszczyszyn jest nawet z tej części Polski, więc możliwe, że to jest ktoś stąd. Gorąco polecam książkę jego autorstwa, TypeScript na poważnie. On bardzo dobrze tłumaczy, jak działa TypeScript, nie tylko pokazując, jak z tym narzędziem pracować. Wydał też poniekąd, w cudzysłów, drugą część tejże książki poświęconą Reactowi łączonemu z TypeScriptem, a jej reedycja z tego roku zawiera również materiały o Nextie. Wreszcie koniec, bo rzeczywiście trochę się dłużyło. Mam nadzieję, że wam nie, ale trochę czasu zleciało. Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania? Jakby co, zapraszam do podniesienia ręki, jeżeli są jakieś pytania. Okej. Okay. Hej, dzięki za prezentację. Trochę się ciekawego nauczyłem. Pytanie odnośnie lingwistyczne, odnośnie języka. Co myślisz o tym, w którą stronę TypeScript idzie? On nie ma specyfikacji w dalszym ciągu, mimo że jest dosyć popularny. Widzę, że się dużo mechanizmów pojawiło. Nie wiem, kiedy dla mnie sporo było nowych rzeczy z tego, co pokazywałeś. Mhm. Tak flirtujemy z typami zależnymi, ale jednocześnie to nie jest jakoś generycznie użytkowniku poskładaj sobie, tylko Microsoft daje konkretne rzeczy. Co myślisz o tej ewolucji języka? Mam powtórzyć pytanie, czy? Okej. Myślę, że to jest szeroki problem. On dotyczy bardzo wielu dziedzin generalnie IT, że po prostu zachodzą tak szybko zmiany, że trudno jest nadążyć nawet siedząc w temacie, prawda? A co dopiero jak się uczysz i często jest taki case, że na przykład kupujesz jakieś kursy na jakiejś platformie learningowej i one się potrafią zdezaktualizować, zanim ty do nich usiądziesz. I tutaj jest trochę podobnie. Ja pracowałem w projektach, gdzie był starszy TypeScript, nawet poniżej wersji 3.0 i miałem taką sytuację, że moje IDE zawierało konfigurację nowocześniejszą i nie zwracało mi uwagi na błędy w mojej składni, a się potem okazywało, że nie mogłem zbudować aplikacji, dlatego że nie rozumiał, co to jest unknown, na przykład. Czy są jakieś proste rozwiązania dla tego? No, ja mam nadzieję, że po prostu będzie rzetelna dokumentacja, że będzie jakiś, może jakieś narzędzia, automaty. No dzisiaj też na czasie jest ten GPT, tak, że są jakieś automaty. Może się pojawi jakieś takie automaty, które będą szybciej aktualizować kod automatycznie, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że po prostu trzeba patrzeć, pilnować tych wersji, z jakimi się, do jakiego projektu się przychodzi, jakie tam są wersje TypeScriptu i badać. Nie? Być może w narzędziach, w jakich pracujesz, no to nauczka także dla mnie samego, żeby downgradeować pewne rzeczy. Bo potem są problemy. No, nie potrafię tak jednoznacznie odpowiedzieć. To myślę, że to po prostu Microsoft musiałby odpowiedzieć. Tak? Mam tu jeszcze jedno pytanie, już podchodzę. Nie jest pytanie, ale wysłałem twój slajd Michałowi i kazał cię pozdrowić. O, bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
Tak, odnośnie właśnie tej informacji odnośnie książki, to Michał Miszczyn był gościem na pierwszym spotkaniu, więc tak, dokładnie, zgadza się. Jest z tego regionu. Czy ktoś jeszcze? O. Aha, okej. Okay. Mam czytać, czy to niepotrzebne? Nie. Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale są edge case'y, kiedy zastosowanie go jednego operatora jest lepsze niż drugie. To tak jak na innym w slajdzie był taki przykład, gdzie w TypeGuardzie mieliśmy, prawda, badamy, czy nasza instancja, czyli ten typ as coś tam z obiektem, to powinniśmy pamiętać o tym, żeby nie używać type'ów. Dlaczego? No to jest częste pytanie na rekrutacjach, bo null type of null to zwraca nam obiekt, prawda? Ja bym chyba został przy obiekcie jako zuży liter, ale musiałbym zbadać sprawę. Tak? No prawdopodobnie, tak. No, może tak być, tak jak ja już mówię, jak ten type of, ten operator type of wraca w stringu object, no to może być też tak, że tutaj taki object też nam z małej litery zwróci ten sam błąd, tak. Może tak być. Nie potrafię tak, musiałbym sprawdzić. Pamiętam, że były jakieś coś z tym. Ja bym został przy implementacji z dużej litery. Może gdzieś sprawdzę i po prostu dorzucę jakiś komentarz jakimiś kanałami.